Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś wyjątkowa partia w nowym roku. Aleksy Pugacz, można powiedzieć prawie mój kolega, bo taki z sympatią wyrażamy się o swoich kanałach z Ukrainy. Tak, to nazwisko od słynnej Ały Pugaczowej, to jest dokładnie to samo nazwisko. Może tu się tak trochę poprawię, żeby było widać więcej mojej głowy, może jeszcze trochę. O. I co my tu widzimy? Widzimy tu, że partia grana była na serwerze Lichess. No postanowiłem sobie zagrać w tym turnieju, a nóż dobrze mi pójdzie. Jednakowoż przemyślałem sobie sprawę, bo Aleksy ma takie do gry z widzami, do gry szybkiej, opracowane schematy i postanowiłem trochę go w debiucie zaskoczyć. W ogóle kiedy zobaczył, że będzie ze mną grał, a grał zawodnik pierwszy z drugim według listy rankingowych w tych turniejach na Lichessie, zrobiło mu się trochę smutno. On nawet nie potrafi nazywać, wymienić prawidłowo mojego przydomka, tam są za trudne litery. Nazywa mnie szachistą z Polszy. Zamieścił, to jest pierwsza partia z transmisji, ale osobno Aleksy ją wyciął. Bardzo mu się ta partia podobała. Mi się podobała jeszcze bardziej. A3. Kiedy pokazuję swoim uczniom taką partię, to mówię, że po prostu usiadłem do gry, poprawiałem figury na szachownicy przed rozpoczęciem i przeciwnik krzyknął dotknięta, a ponieważ zaczynałem od pionka A, ruszyłem się pionkiem A. Jednakowoż idea jest inna. Żeby zagrać A3, trzeba mieć rozeznanie w wielu debiutach i sprowadzić partię do gry, w którym ten ruch się przyda. No tak, prosty plan. Na E5 miałem grać E4 i poskoczek C3. Nie ma ruchu goniec B4. Czarny nie mógł grać partii hiszpańskiej. Nie jest dobry ruch D5 prowadzący do partii szkockiej. On zagrał stary ruch sztajnica. O. I teraz przydałby się ruch gońcem na B4, go nie ma. I tak można by długo. Gdybyśmy na przykład grali, zdarzyło mi się tak grać. Gdybyśmy teraz zagrał D5, D4, skoczek F6, skoczek F3. I gramy obronę tarasza, obaj gramy w pewnym sensie. I w tej pozycji białe grają normalne posunięcia. Obok bicie na D5, obok goniec D3 jest normalne posunięcie A3. Czyli ruch A3 nie jest tak głupi, jak nam się na pierwszy raz wydaje. No dużo lepszy niż ruch H3. Ruch A3 może nam się przydać. Nawet po D5 ten ruch się przydaje. A co Aleksy na ten temat? No Aleksy się uśmiechnął. Mówi, że pozwalam sobie na A3. To taki dojrzały, dosłownie w tłumaczeniu przetłumaczył, leciwy człowiek. Nie spodziewałem się po nim takiej żartobliwości. I może tam mu wyszło, że może podejrzewałem jakąś jego partię skomentowaną. No niestety oglądam tylko jego transmisję, nie mam czasu na oglądanie tego, co on o szachach mówi, chociaż mówi ciekawie. Oglądam też Szipowa, paru innych kolegów i koleżanki z CES24 i tam jeszcze mi się coś może zdarzyć. A5. No A5 nie jest tak dobry, już lepsze byłoby A6. A5 puszcza punkt B5. D4. D5, C4, jak widzimy gramy normalny gambit hetmański, E3 w starodawnym stylu, goniec D3. Botwinnik szybko stawiał gońca na D3. Nie czekał na wygranie tempa, aż czarne zbiją. Widzimy, że gońca czarnopolowego nie można wprowadzić do gry ani na D2, ani na B2. Trzeba go wprowadzić na F4 lub na G5. Można go postawić na B2 dopiero kiedy czarnego pionka nie będzie na D5. DC4. No wymiana jest korzystna dla białych. Łatwiej będzie dojść do E4. C6. No i Aleksy pochwalił się, że takie pozycje już grał, że chce zagrać B5 i że ja może zagram A4, żeby mu to B5 uniemożliwić. No, w szachy trzeba grać normalnie. Trzeba zraszować, otworzyć drogę gońcowi, czyli zagrać E4, a ruch B5 jest nie do końca groźny. Nie do końca. B5. I gdzie goniec ma odejść? Goniec ma odejść na D3. Z D3 goniec strzela na króla. Jeżeli cofniemy gońca na B1, postawimy hetmana na C2, to możemy napaść na C6 i możemy napaść na H7. Goniec B7. E4. Jak widzimy, białe zdobyły klasyczne centrum. Jest to mała przewaga, to nie jest olbrzymia przewaga. Jest to mała, malutka przewaga. Jaka jest idea tego? Nimzowicz nazwał to piłą piony E6, C6, piłą przeciwko pionkowi D4. Piony stoją i czekają, aż białe zagrają D5, żeby dwa razy wybić. Białe chcą zagrać D5 w takim momencie, kiedy wzdłuż linii E i wzdłuż linii C będą przeciążenia, związania, które nie pozwolą czarnym dwa razy zbić pionkiem na D5. To jest taki ogólny zarys planu. A jaki jest plan czarnych? Plan czarnych jest dojść do C5, bądź do E5 właśnie w takim momencie, kiedy biały nie może pchnąć na D5. Bardzo proste. Bardzo proste i taki zarys planu w typowej pozycji. Typowość polega jeszcze raz piony E6, C6 przeciwko pionkowi D4 pozwala nam grać, tym bardziej, że gramy partię szybką B4. Trzeba zbić, można odejść skoczkiem na A4, ale jest problem z tą wieżą. Tu będzie wisiał pion. Jak odejdziemy skoczkiem, będzie wisiał pion. Przy pionie na B4 trochę bardziej ograniczony jest goniec E7. Bijemy, bijemy. Wymieniamy wieżę. Pozbyliśmy się problemu wieży. Tu Aleksy trochę narzekał, że ze mną pierwszą partię wygrał, a potem czterech następnych mu się nie udało. No. W drugiej partii uciekł mi na remis w końcówce wieżowej, redukując materiał pionkowy do 3 na 3 na jednym skrzydle. No nie byłem w stanie już grać, a 3 następne miałem szczęście. Skoczek A4. Jak widzimy, plan białych polega nie tylko na dojściu do D5, ale na utrudnianiu czarnym ich planu, wykonaniu planu C5. Kontrolujemy pole C5. Kontrolujemy pole dwa razy. Skoczek BD7. Hetman C2. Kontrolujemy pole C5 trzy razy. Przy okazji Aleksy powiedział, że chce zagrać E5 i atakować piona H7. Ruch E5 jest ruchem odpowiedzialnym. Odpowiedzialność polega na tym, że pada pole D5. Pole D5 staje się bardzo silnym polem białych. Przepraszam, czarnych. Wobec tego możemy zagrać e5 wtedy, kiedy mamy konkretne korzyści. Albo rzeczywiście atak na króla, albo skoczek ładuje się na d6, bardzo nieprzyjemna figura, albo jedno i drugie. Albo jedno i drugie. H6. No, uciekł spod H6, ale jak wiemy, H6 jest osłabieniem pozycji króla. Goniec E3. Kolejny raz. Policzmy, ile to już razy. Raz, dwa, trzy, cztery. Kontrolujemy pole C5. Kontrolujemy pole C5. Hetman A5. Wieża C1. I jeszcze raz. Przy okazji atakujemy słabość na C6. Gdyby pion B stał grzecznie na B7, struktura byłaby podobna, ale pion C6 byłby silniejszy. Przy słabym pionie C6 jest jeszcze większa ochota zagrania C5. Wieża C8. B3. Ruch B3 uwalnia hetmana. Jednocześnie fiksuje piona na C5. I tu Aleksy widzi, że nie może zagrać C5. Robi to, co on zwykle robi. Zaczyna manewrować. Zaczyna manewrować i manewruje. Skoczek D8. No skoczek stoi źle, próbujemy go przerzucić na D6. Może się uda. No, nie uda się. Ale przynajmniej jak wymienimy, im mniej lekkich figur, tym trudniej czarnym bronić słabości B4, C6. Zbiłem i Aleksy myślał, że odbije pionem. No nie mogę być pionem, bo po pierwsze koń będzie słaby, bo po drugie zasłonię linię C, nie będę kontrolował piona C. I pion B4 może być silny. Goniec zbije C4. Ponieważ broniłem z nadmiarem, pola C5, to dalej bronię pola C5. I tu Aleksy nie wytrzymał. Popełnił kluczowy, strategiczny błąd w partii. W ciężkiej pozycji, kiedy skoczek stoi nie najlepiej, goniec stoi jako tako, ale ograniczony. Hetman stoi na bandzie. Goniec nie gra. Wieża jest pasywna. Zagrał C5. Przy gorszym rozwoju nie dążymy do otwarcia pozycji. Z białych figur skoczek stoi trochę źle. Znowu widzimy, że z uwagi na przeciążenie wzdłuż linicy nie należy bić na C5, żeby wisiał hetman. D5. I co teraz? Goniec został zasłonięty. Grozi bicie na E6, na F7. Czarny nie ma wielkiego wyboru. Czarny w tej pozycji musi bić. Aleksy miał nadzieję, że odbije gońcem. Nie. Goniec jest dobrym blokerem. Powstała słabość piona C5. Goniec jest bardziej pasywny. Została zamknięta linia C. Mogę przerzucić figury na linię D i forsować piona. Hetman dostaje naturalne pole na F5. Tak jak grałem w partii z panem Polańskim. Skoczek F6. Atakowany jest piona. No to bronimy hetman F5. Tu chcę zwrócić uwagę, że Aleksy przez jakiś czas myślał o posunięciu skoczek E5. Po hetman F5 byłyby problemy z wieżą, ze skoczkiem, z pionem. Wszystkie ruchy, które od razu nie... Jedyny ruch, który od razu nie przegrywa. Hetman C7 i przeciążenie czarnych figur pozwala na wzięcie piona C5. Także ruch skoczek na E5 był niemożliwy. Nastąpiło skoczek F6. Hetman F5. Bronimy piona drugi raz i kontrolujemy hetmanem pole D7 i goniec i hetman i pion będą atakować króla. Jak dojdzie do G6, to w ogóle. Obecność pionka na H6 osłabia. Atak na piona, no trzeba bronić. To było proste. Hetman C7. Tu jest bardzo ciekawy manewr. Nie możemy zagrać goniec F4 i wziąć pionka na H6. Pion jest przeciążony, ponieważ nastąpi bicie na H2. Żeby tego nie było, w pozycji, w której mamy doskonałą pozycję, gramy spokojny ruch H3. Już nie ma tej kombinacji. Co teraz? No teraz można było zagrać taki ruch goniec C6. Jednakowoż po goniec F4. Tu wisi, grozi D6. Pozycja nie jest sympatyczna dla czarnych. Pozycja jest w ogóle bardzo trudna. Ich figury są ściśnione, mają mało miejsca i w trudnej pozycji trudno o dobre posunięcie. Goniec B7. Goniec F4. No atakujemy. Przyznam się, że tego ruchu nie widziałem. Ten ruch mnie zaskoczył. Jednakowoż okazuje się, że można policzyć szybko warianty. No i tu trochę policzyłem, to mnie kosztowało trochę czasu, że ponieważ hetman nie ma dobrego pola do odejścia i nie ma jak wykorzystać wieży strzelającej w hetmana, trzeba wymienić. Teraz bicie skoczkiem specjalnie nie pomaga. Dlaczego nie pomaga? Nie pomaga, bo idziemy pionkiem D, tylko zanim możemy zagrać goniec B5, bardzo dobry ruch, ale idziemy gońcem, gdzie wieża nieszczęsna odchodzi, na C8, D6, pada pion, gdzie ma goniec odejść, goniec D8, goniec B5 i tu, i tu, i tu. I także bicie skoczkiem w niczym nie było lepsze. Po biciu wieżą naturalny ruch D6. Już teraz nic nie pomaga. Wieża jest chwilowo niebroniona, ale to nic nie pomoże. Tu pada pion. Nie ma jak go obronić. Nastąpiło goniec F8 i tu Aleksy złapał się za głowę. Tego ruchu nie widział, no ale ten ruch jest tak naturalny jak uśmiech dziecka. Pozycja jest wygrana. Mamy jakość i piona więcej. Pion D6 jest blokowany. Przypominamy sobie, że mamy końcówkę. Włączamy króla do gry. Idziemy nim na D4. G5. No trzeba odejść gdzieś gońcem. No tylko na G3. Król G7. No czarny król idzie. I tu powinniśmy iść królem na D4. Powinniśmy iść królem na D4. Kiedy nagle widzimy, że możemy połknąć piona B4. No to go, nie ma go jak obronić. Wzięliśmy. H5. I teraz, jak wzięliśmy piona, trzeba skonsolidować pozycję. Nie pozwalamy na centralizację Czarnego Króla. Cofamy go. I znowu powinniśmy iść królem. Król F2 i tak dalej. Jednakowoż okazuje się, że kiedy Czarny Król jest odcięty od wolnego piona, to wiemy, że wieża, jak prowadzi wolnego piona, to wygrywa za niego lekką figurę. A tu dwa piony idą. B4. Atak na konia. No, trzeba dać szacha. O, i to nam stwarza nowe możliwości. Mamy doskonały ruch G4. To jest bardzo ciekawe. Tu możemy coś wygrać. Jednakowoż nie, im więcej pionów, tym lepiej dla nas. Nie powinniśmy, jeżeli mamy plan, który widzimy, nie powinniśmy dać się odciągnąć od realizacji naszego planu. Na razie idziemy pionem, napadamy na gońca. Im piony bardziej zaawansowane, tym gorsza koordynacja lekkich figur przeciwnika. Goniec D7. Goniec D4. Wyganiamy skoczka. Skoczek C8. No i teraz bardzo dobry był ruch gońcem na C5. Najbardziej taki prawidłowy ruch gońcem na C5. O tu. I za chwilę B6. Jednakowoż jak się coś tam policzy, można od razu zagrać B6. Ponieważ pion grozi zrobić podwójne uderzenie i dojść do hetmana. Skoczek bije D6. A teraz nasza wieża patrzy tu. Goniec C5. Związanie. Skoczek nie może odejść. Jak zbijemy skoczka, to będzie pion dochodził. Jeszcze gorzej dla czarnych, jak nie zbijemy skoczka. Więc trzeba gońca obronić. Skoczek nam niepotrzebny. Zaciągamy dwie figury pod wieżę. Widzimy, że jak zagramy B7, to tylko jeden goniec broni. Pola B8, jak wejdziemy na osą linię, goniec pada. Jest mniej lekkich figur, jak się wymieni jeszcze jedna lekka figura, to wieża połknie wszystkie pionki z piątej linii. Jak widzimy, że lepiej byłoby jednak nie wymieniać. I tu mamy przeciążenie. Tu policzyłem małą kombinację. Policzenie kombinacji jest proste, że goniec jak da szacha, to przestanie kontrolować pole B8. Tak to liczyłem. Jak wieża zbije gońca, to pion dochodzi. Więc zagrałem goniec F5. I tak jak mówię, jak goniec bije, to bije. Nie można bić wieży. W partii nastąpił szach. Oj, w partii nastąpił goniec F5. Teraz nastąpił szach. I ponieważ stoję dwa razy tu, trzecia groźba tu, odszedłem spokojnie królem na H1. I ostatnia nadzieja Aleksego padła. Rzeczywiście partia jest dobra, pozycyjna. Jak grałem tę partię, w oczach stanęła mi partia z panem Polańskim sprzed blisko 30 lat. Podobne idee. I co jest najważniejsze? Przy strukturze E6-C6 przeciwko pionkowi D4 nie należy pozwolić białym na pchnięcie piona na D5, kiedy one się nie wymienią. I nie należy spieszyć się z C5 i E6. Należy umieć poczekać na stosowny moment. Dziękuję wszystkim za uwagę.